Sejm niedawno zmienił definicję przedszkola publicznego. Według nowej definicji przedszkole publiczne to taka placówka, która zapewnia bezpłatną edukację, wychowanie i opiekę w czasie określonym przez organ prowadzący, ale nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Dzisiaj pozostałe godziny są płatne. W Warszawie za każdą godzinę rodzic za pozostawienie swojej pociechy musi zapłacić 3,50 zł. To przy 9 godzinach pobytu w przedszkolu 280 zł miesięcznie. Jeszcze nie tak dawno za pozostawienie dziecka w przedszkolu bez względu na czas rodzic płacił 130 zł. Obecne stawki to bardzo duży wzrost, to bardzo wielka podwyżka, nie do zaakceptowania przez większość przeciętnych rodzin.